Ponad 200 gości, kierowców, ich rodzin oraz oficjeli przybyło na podsumowanie sezonu 2014 w kartingu. Do rozdania były nagrody, o które zawodnicy walczyli przez cały ubiegły sezon. Była to też okazja do tego, by spotkać zawodników i razem z nimi podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich 12 miesiącach. Przez cały 2014 rok towarzyszyliśmy serii Rock Cup. Byliśmy z zawodnikami i ich rodzicami na wszystkich rundach, w każdym miejscu, w którym rywalizowali. A na ten moment kierowcy czekali od ostatniej rundy Rock Cup, która odbyła się w połowie września. Puchary i dyplomy dostali najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach. W Baby Rock mistrzostwo zdobył Olivier Pyłka. W Mini Rock najlepszy okazał się Maciej Szyszko. Po wręczeniu nagród zapytaliśmy wicemistrza w kategorii Mini o wrażenia. Fajnie było zostać tym wicemistrzem Polski, chociaż mogłem zostać mistrzem. No i też szkoda, że wyleciałem w Gostyniu i nie zostałem tym mistrzem współzawodnictwa dzieci i młodzieży. W Junior Roku najlepszy był Michał Kasiborski, który po sukcesie w naszym kraju później pokazał plecy wszystkim rywalom podczas finału światowego Rock Cup. Michał został najlepszym kierowcą w swojej kategorii. Senior Rock klasą samą dla siebie był Jan Kręcisz. Sam zawodnik nie do końca był zadowolony z minionego sezonu. Szczególnie żałuje błędów, jakie popełnił podczas finału światowego serii Rock Cup, który odbył się w Lonato. Blokowałem bodajże 10 kółek przed końcem. Oddawałem agresywnie pozycję. Troszkę się napaliłem i miałem zbyt gorącą głowę. W najmocniejszej kategorii Super Rock mistrzem został Sławomir Murański. Na trzecim stopniu podium stanął Daniel Zając i to tego zawodnika poprosiliśmy o podsumowanie minionego sezonu. Był to rok zdecydowanie udany. Udany dla kartingu w Polsce. Tak jak już powiedziałem, promotorzy się starają, więc jest coraz więcej zawodników, coraz większa rywalizacja. I zaczyna to wyglądać całkiem dobrze. Dobijamy się do ścisłej czołówki na świecie. Mamy przykład Michała Kasiborskiego przede wszystkim, który wygrywa światową imprezę. Więc myślę, że jest wszystko na plus w 2014, oby tak dalej. Podobnego zdania był Karol Lubas. Wicemistrz serii Kia Lotos Race, który jeszcze nie tak dawno ścigał się w Rock Cup, był pod wielkim wrażeniem tego, czego dokonywali kierowcy tej serii. Na wielki szacunek zasługuje na pewno Jan Kręcisz, który w tym roku jeździł również w fabrycznym teamie Kosmika, oraz Michał Kasiborski, który zdobył światowy Puchar Rocka, do tego Kuba Gregoła, który stał się polskim w kategorii KF Junior. Puchary wręczono też młodym zawodniczkom i zawodnikom rywalizującym w serii Easy Card 60. Tutaj najlepszy był Alan Lalak przed Janem Południewskim i Filipem Zagórskim. Jedyną uhonorowaną tego wieczoru kobietą była Oliwia Protasiewicz, piąta w tej kategorii. Gala sportu kartingowego organizowana przez Polski Związek Motorowy była również okazją do tego, by wręczyć nagrody w innych seriach, w których rywalizowali młodzi kierowcy w 2014 roku. W kartingowych mistrzostwach Polski M60 wygrał Maciej Szyszko przed Janem Galeją i Kacprem Szczurkiem. W KF Junior najlepszy był Jakub Greguła przed Szymonem Szyszko i Michałem Kasiborskim. Podczas imprezy nagrodzono też najlepszych zawodników serii Rotax Max Challenge Poland. W poszczególnych kategoriach wygrywali Marcel Kutz, Piotr Wiśnicki, Maciej Chrupek, Antoni Ptak oraz Sławomir Murański. Po oficjalnych uroczystościach był czas na kuluarowe spotkania kierowców, menadżerów, trenerów i mechaników, a najmłodsi zawodnicy wzięli udział w makrosportowej rywalizacji w skali mikro.